Witam Was w kolejnym vlogu na Ovation TV, prosto z Afryki. Tylko tutaj dzięki nam możecie zwiedzić i zobaczyć, tak jak naprawdę wygląda Gambia, Senegal i Guinea-Bissau. Kolejny wieczór w Afryce, zaraz będziemy jedli kolację. Za chwileczkę się przekonacie, jak pięknie wyglądają tańce ludowe z Guinea-Bissau. Barakuda. Najczęstsza ryba znajdująca się na wyspach Biagos. Witam wszystkich ponownie. Kolejny dzień na wyspach Biagos. Tym razem żeśmy wyruszyli na własną rękę w głąb wyspy Rubany, na tam gdzie mamy właśnie nasze lokum. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Tak. Guinea-Bissau jest krajem 8,5 razy mniejszym od Polski, a gęstość zaludnienia to tylko 44 osoby na kilometr. Najważniejszymi produktami eksportowymi są orzeszki nerkowca i orzeszki ziemne. Językiem urzędowym jest portugalski, ale po powszechnym użyciu dominują języki lokalne i tylko 13% społeczeństwa potrafi biegle mówić po portugalsku. Gaba coś znalazła, spójrzmy na to, co nas znalazła. Kwiat bananowca, no i bananiki. Nic nie powstaje na tym skrzydle. Nic nie powstaje, ty miał powstać wielki ośrodek, ale niestety jest jak jest, widzicie sami. Doszliśmy na bezludną plażę, dość daleko, żeśmy przeszli około godziny od naszego ośrodka. Spójrzcie tutaj, jak to wygląda mniej więcej. No nie ma śladów cywilizacji kompletnie. Może poza taką rozwaloną łódką.
O, także idziemy tutaj eksplorować dalej. W Gwinei Bissau na jeden pojazd mechaniczny przypada 25 osób, a najwyższą dozwoloną prędkością poruszania się na drogach jest tylko 60 km na godzinę. Jest to jeden z najuboższych krajów świata, plasuje się w pierwszej dziesiątce najbiedniejszych państw. Ponad 2/3 ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Płaca minimalna wynosi około 124 zł miesięcznie, a 84% populacji żyje za mniej niż 12 zł dziennie. Dodatkowo każdy obywatel otrzymuje worek ryżu. 65 roku życia dożywa jedynie 3% społeczeństwa, a średnia długość życia to jedynie 46 lat. Średni wiek osób zamieszkujących ten kraj to 20 lat. Najbardziej zabójczą chorobą w tym kraju jest AIDS. Pięknie wygląda, tak wygląda drzewo baobabu. Tam jak zwykle towarzyszą nam sępy, a tam z tyłu też widzimy baobaby. Także moi widzowie, dotarliśmy teraz na bezludną plażę na wyspie, też prawie bezludnej. Mieliśmy tutaj kilkaset osób. No i parę turystów przyjeżdża. Szkoda! Na razie rzucamy w cybylku. Aś ty. Jeszcze kilka słów wam powiem na temat turystyki na wyspach Bisagos. Według najnowszych oficjalnych danych odwiedza je maksymalnie 3000 osób w ciągu roku. Sobie pomyślcie sami. 3000 osób miesięcznie jakieś 250 osób, dobrze liczę? Tak wygląda właśnie plaża. Jeżeli macie dość turystyki takiej komercyjnej, chcecie gdzieś jechać na odludzie, to oczywiście polecam wam wyspy Bisagos. Teraz sobie troszeczkę potestujemy, jak wygląda woda w samym oceanie. No, naprawdę woda 11 na 10, nie ma w ogóle co mówić, 11 na 10. Tam jest Marcin, spójrzcie na Marcina, na bezludnej plaży. Najbielszy człowiek na wyspach. Wracamy teraz do naszego hotelu, do naszych bungalowów. Tylko musimy się przedrzeć przez tą gęstą dżunglę. I co tak czekacie? Puszczę Rafał wystrawić do wody, chodź. Przestańcie, bo to widzowie na całym kraju będą oglądać, w całej Polsce. To nie ma nic wstydliwego, że strawić do wody. To będą oglądać tysiące osób w całej Polsce. To jest jeden z niewielu filmów opowiadający o życiu na Gwinei Bissau, na wyspach Bisagos. A ty takie rzeczy opowiadasz. Tylko, że ten film cały czas pokazuje twoją mordę, a nie życie tubylców. No ale to chodzi o to, jak właśnie ja żyję na tej wyspie, a nie tubylcy. Czy ty słyszałeś, że tutaj będę mówił o tym, jak żyją tubylcy, czy ja? Mówiłeś, że poradnik kręcisz. No poradnik jak żyć, nie? Robimy tutaj resecik chwilowy, wodę bezalkoholową będziemy pili. Tak właśnie, kochanie, wygląda moje życie na wyspach Bisagos. Zdrowie najlepszego polskiego youtubera klasy niskiej, Rafała Grzymina. Zdrowie! Zdrowie! Wybraliśmy się sami na drugą wyspę, która jest obok, która jest w ogóle nie zamieszkała przez jakąkolwiek cywilizację. Tak, tutaj w ogóle nie docierają biali. O, bardzo rzadko jakiekolwiek wycieczki tu przyjeżdżają. Także przypłynęliśmy własną, prywatną łodzią. Spójrzcie, to jest ta łódź właśnie, którą żeśmy przypłynęli. Zobaczymy, bo tam widzieliśmy jakieś typowe wioski afrykańskie na tej wyspie. Ej.
Czekaj, kurde, dygam się trochę tutaj wejść. Wiesz? Hello, hello? Masz prawie. No. Widzisz? Nice. O. O. Tu, here, here, here. Ta banda małych mużyków pobiegła po rodziców i nas gonią z dzidami teraz. Musimy teraz iść po ciuchy dla nich, po ubranka, tylko po to, żeby im zapłacić, bo inaczej powiedzieli, że nas pożrą żywcem. Dobra, rozłączam się. No chłopcy, co, idziemy jeszcze do tych dzieciaków oddać im to? Co, idziemy? Idzie Rafał. A co, idziesz ze mną? Nie. Dlaczego? Dlaczego? Chodźcie, chodź Łukasz, co, boicie się? Boisz się, człowieku? Tak, boję się. Czego się boisz? Jesteś... Chłopaki niestety nie wyraziły zgody i ochoty, żeby pójść z powrotem do tej wioski, w której byliśmy przed chwilą. Także no, boją się, bym jeszcze poszedł, zaniósłbym tym dzieciaczkom to... Idź samemu! Każesz nam filmik! No, ja samemu też nie pójdę, ja się nie boję, ale oczywiście samemu nie będę szedł, bo nie będzie mnie miał kto nagrywać i no niestety no, nic z tego filmu dla was nie wyjdzie, więc bez sensu pójdę gdzie indziej rozdać te ciuchy. A w każdym razie teraz jeszcze raz sobie zobaczymy, jak wygląda tutaj nabrzeże na wyspach Bisału, wam wszystko powiem. Tak mówiłem, tu jesteśmy na wyspie Rubane, tu w oddali widać wyspę Babak ze stolicą, tam daleko widać domki stolicy tych wysp, a tam daleko jeszcze jest trzecia wyspa, na której też byliśmy wczoraj, to jest wyspa Roxa. Jesteśmy tutaj na wyspie Rubane teraz w tym momencie, wyspa Rubane, to jest ta taka creepy wioska, do której chłopcy się boją iść. Wczoraj byliśmy tutaj najpierw na największej wyspie, tutaj ze stolicą Babak. Jeszcze wcześniej byliśmy na takiej dzikiej właśnie wyspie. Teraz spójrzcie, jaką będziemy mieli piękną kolację. Udało nam się, a czy nie nam, bo ja jestem generalnie pacyfistą. Nigdy bym nie mógł skrzywdzić zwierzaka. Ale zobaczcie, jakie piękne ryby tutaj złowili. Kurczę. Nie wrócił. A teraz na problemie, nie olbrzymy. Ale przecież no bez jaj. A to co to za ryba? To jest jakiś inny, tam też jest w tym naszym katalogu. Tam niech pan się razem tutaj na tym. Fish beagle, yes? Biga. Biga? A biga, big. Big, yes. Okej. Okay. O. Nice. Very good. You know kitchen. Turtle? Oh, yeah. Come on. Go. My name Alex. Lucas. Lucas and Rafal. Rafal. Rafa. Yes. Yeah. Oh. Yeah. Okay. See you. Oh. Turtle. Oczywiście. To przecież nie mięso, może być. Ale ładnie pachną rybki, nie? Pomachaj, Marcin. Marcin, pozdrów tatę. Pozdrawiam moich rodziców. Dzięki. Kuda? No i tak skończyło. Kaboruż. Kaboruż. Ty, faktycznie ona ma różowe tu. Okej. Okay. Kaboruż? Kaboruż. Musisz ten z tą lampą. No dobra, lepiej widać, nie? Kolegą Marcinem będziemy testować na napis Bała Baba. Proszę bardzo. Jak ocenisz ile na 10? Dam mocne 3. Nie mocne 3, 11 pani, 11 na 10. Dobrze, ja to przetestuję, więc bijemy sobie teraz na... Zrobimy Łukasz challenge, że pijesz to na Łukasz, to dam ci 5 kurde franków. Łukasz się nie zbił. Dobra, to ja zrobię. Za 5 zł wypiję to? No. Dobra. Wszystko? Kurde. To ja bardzo, to jest wszystko, Rafał. Czyli 5 zł. Bardzo fajnie. Teraz będziesz pić.
Smakuje tak mniej więcej jak te takie jak te mleka, jak te mleka takie z Czech, takie wycięte z cytryną pomieszane z wodą. Jesteśmy tutaj teraz pod drzewem baobabu. Znaleźliśmy właśnie owoc baobabu. No, kolega zademonstruje, nasz przewodnik biały. Owoc baobabu, a więc to tak, W środku mamy do czynienia. Mamy tutaj do czynienia z białym miąższem, które dodawane są do Milky Wayów. Tak naprawdę to nie jest mleko, tylko miąższ baobabu. A gdzie ma ten nasionko? Wow, super. To jest jeszcze całe. Przed spotkaniem z Marcinem tak wygląda baobab. Co, to jest, bierzecie, znaczy oni to biorą wtedy ten miąższ, kruszą go, miażdżą, czy tam miksują, zalewają wodą i on tam po prostu pęcznieje i się tworzy właśnie taka zawiśna. Moi drodzy, dotarliśmy już do Senegalu. Tym pozytywnym akcentem żegnam się z wami w tym odcinku, także kolejny odcinek będzie opowiadał o naszych przygodach w Senegalu. Oglądajcie subskrypcję, dajcie łapki w górę, kliknijcie udostępnij. Ja się w tym momencie z wami żegnam, także oglądajcie kolejne nasze przygody w Afryce. Trzymajcie się, cześć! Mnóstwo sępów. Mnóstwo sępów. Między nogami ci łażą, nie idzie się odgonić od tego. Popatrz tam, spójrzcie na to. Mamy do czynienia z wielką grupą sępów. To jest ciekawe zjawisko. Tutaj mamy do czynienia z jednym z wysypisk śmieci. I sępy, jak w prawdziwej Afryce, siedzą na wysypisku śmieci, tak? Spójrzcie na tego sępa. Nie boi się ciulik. Ach, odleciał. Także mnóstwo sępów. Idziemy dalej.